Cześć, tu Paulina. Cześć, tu Ola. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym pierwszym nagraniu gier i zabaw teatralnych, animacyjnych i komunikacyjnych. I dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli, tak jak widać, nasze czapeczki wskazują, Święty Mikołaj! Ola, czy Ty w ogóle dostałaś jakiś prezent od Mikołaja już? Do mnie jeszcze nie przyszedł. Ma cały dzień, więc czekam, bo napisałam list i byłam bardzo grzeczna. A przynajmniej tak mi się wydaje. No to super, Olu. Mam nadzieję, że przyjdzie dzisiaj do Ciebie Mikołaj, a Was zapraszamy właśnie teraz na naszą pierwszą zabawę, która nazywa się Poznajmy się. Na czym polega ta zabawa? Polega na tym, że ja mówię swoje imię i pierwsza litera mojego imienia, czyli P, muszę ją dostosować do jakiegoś zwierzątka, które również się zaczyna na taką literę. Czyli załóżmy, jestem Paulina jak pająk. I mówiąc swoje imię i potem tego zwierzaka, wykonujemy jakiś ruch, który charakteryzuje dane zwierzątko. Czyli nazywam się Paulina jak pająk. To akurat były dwa pająki. Olu, teraz ty. Co ja mogę wymyśleć? No to w takim razie Ola jak osa. Ale co może robić osa? Może latać, aby kogoś urządlić. Super. Ja jeszcze spróbuję wymyśleć jakiegoś kolejnego zwierzaka na P. Paulina jak pingwin. Tak pingwiny mi się wydaje, że chodzą. A ty, Olu, spróbuj teraz swoje imię porównać do jakiegoś kwiatka albo jakiejś rośliny. Ale co ja znajdę na literę O? Może macie jakieś pomysły? Paulina, może masz? Zwierzątko, czyli chodzi o roślinkę, o oleandra. Jest takie coś, oleandra? Chyba oleander, ale co to jest? Dobra, ale ja mam inne, może być orchidea? O, super. To jedyne, jakie przychodzi mi na O. Ale słuchajcie, jeżeli znacie jeszcze jakieś inne rośliny na O, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, bo ja więcej nie znam, a z chęcią się doedukuję. Okej, czyli mam pokazać, jak zachowywałaby się orchidea, tak? Tak. Okej. Wyobraźmy sobie, że ta orchidea stoi na takim delikatnym wietrzyku, bo wiadomo, w dużym to ona nie przeżyje. Więc wyobraźmy sobie, że mam jeden płatek, drugi płatek i delikatnie poruszam się na wietrze. O, troszeczkę mocniejszy zamiar. Ja już? Super, świetnie. I właśnie w tym momencie zapoznaliśmy się z naszymi uczestnikami. Mamy nadzieję, że teraz uczestnicy też będą zainspirowani, czyli uczestnicy przed komputerem będą zainspirowani, żeby właśnie też w taki sposób się pobawić. Ale to już pewnie z rodziną albo w gronie najbliższych osób. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, jakimi roślinami i jakimi zwierzętami byliście. Jesteśmy bardzo ciekawi. Oczywiście. A teraz zapraszamy Was na drugą zabawę, którą poprowadzi Ola. Tak, zgadza się, uwaga, a będzie to rozgrzewka, bo jak wiadomo, rozgrzewka to bardzo ważna część wszystkich ćwiczeń, prawda? Bardzo ważne jest to, aby przed każdym ćwiczeniem prawidłowo się rozgrzać, aby zminimalizować ryzyko kontuzji. No dobra, mam nadzieję, że wszyscy z Was są zwarci i gotowi. Uwaga, to zaczynamy. No ale wiadomo, taka zwykła rozgrzewka bywa czasami nudna, prawda? Ale my mamy dla Was coś specjalnego.
z racji dzisiejszego święta, które dzisiaj obchodzimy, tak? Wyobraźmy sobie, że sprezentowaliśmy sobie wycieczkę do, uwaga, wycieczkę do fabryki czekolady. Ale się rozmarzyłam. Co wy na to? Czy chcemy się do takiej fabryki wybrać? Paulina, chciałabyś? Ja bym z wielką przyjemnością, bo jestem ogromnym łasuchem. No to koniecznie, ja także. No dobra, moi drodzy, więc musimy się troszeczkę rozgrzać, więc tak, wyobraźmy sobie, że takimi podskoczkami skakujemy przez próg do fabryki czekolady. Dookoła skakujemy. Hop, 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 hop. Jeszcze jedno. Hop, 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 hop. Fantastycznie. Paulina się widzę rozskakała. Znakomicie. No dobrze, moi drodzy, ale zobaczcie, ile dookoła nas jest czekolady. No to koniecznie musimy ją całą chwycić. Uwaga, zaczynamy. Hop. A teraz z drugiej strony, a z przodu, a super! I jeszcze z przodu, jeszcze z boku, tak daleko, jeszcze, jeszcze, jeszcze! A, mamy ją, to jeszcze z tej strony, tak bardzo, bardzo, bardzo daleko. To jeszcze z przodu, ha! Jeszcze z przodu, ha! I z tyłu tam coś mamy, to sięgamy. Jeszcze jedno, hop! Jak to wam idzie, moi drodzy? My już się to z Pauliną rozgrzewamy, jesteśmy prawie, prawie rozgrzane. Brakuje nam jeszcze czegoś. Tylko obejrzyjmy się dookoła, ile tutaj jest tej czekolady. I dookoła oglądamy, z przodu, z boku. Kto może do tyłu, może mu się uda. Jeszcze raz oglądamy, ale zobaczmy, jak tutaj jest fajna tabliczka czekolada, ale tak ona troszeczkę tak z boku jest, to pooglądajmy ją trochę z tej strony. Z tej nie, to może jeszcze z tej zobaczymy. Bardzo ciekawa, to jeszcze raz z tej zobaczmy ją. Okej, no i ostatnią z tej. No dobra. Ale zobaczmy, ile po ścianie spływa nam takiej przepysznej, roztopionej czekolady. Weźmy sobie jej trochę jedną ręką, drugą ręką i teraz smarujemy sobie nasze ramiona. Uwaga! I teraz będziemy rozsmarowywać ją po takiej wyimaginowanej ścianie. Uwaga! Hop! Super! No dobra, to jeszcze w drugą. Świetnie! Słuchajcie, a teraz na koniec wyobrażamy sobie, że jesteśmy takim jednym wielkim mieszadłem czekolady i wchodzimy do takiego wielkiego zbiornika z czekoladą. Uwaga, on jest bardzo wysoki, więc musimy wejść tam. Op! No dobra, jeszcze, bo nie jesteśmy w środku. Hop! Jeszcze raz, słuchajcie. Super! I jeszcze raz. Brawo! No dobrze! Zobaczcie, ile dookoła jest czekolady! Ojejku! No to w takim razie, skoro już jesteśmy w środku tej wielkiej kadzi z czekoladą, nie zostaje nam nic innego, jak ją, co zrobić z nią, jak myślicie? Wymieszać! Dobrze, uwaga, uwaga! Gotowi wszyscy? Paulina, gotowa? Jestem gotowa, gotowa! Uwaga, to mieszamy! Uwaga, mieszamy, 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 mieszamy! Świetnie! Bardzo dobrze, kochani! Super. Mam nadzieję, że jesteście świetnie rozgrzani, bo my z Pauliną już nieźle jesteśmy rozgrzane, prawda? To znaczy... Ja właśnie muszę powiedzieć, że
Trochę się aż spociłam. Dobrze, jesteśmy w formie online, to nic nie czuć. No właśnie. Kochani, czyli czas na kolejną zabawę. A co to będzie? A kolejną zabawą będzie zabawa wstań i usiądź. A teraz wam opowiem, o czym ona jest. Słuchajcie, wyobraźmy sobie, że właśnie jest jedna osoba, która mówi polecenia, czyli na przykład mówi, na przykład ja powiem do Oli usiądź, to Ola nie może usiąść, tylko musi zrobić zupełnie co innego, czyli ona musi wstać. A jeżeli powiem do Oli wstań, to Ola musi usiąść bądź przykucnąć. I tutaj taka jest właśnie mała zagwozdka, że właśnie musimy wszystkie komendy robić na odwrót. To co, Ola, spróbujemy? No koniecznie, próbujmy. Dobra. Wstań. Usiądź. 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 Wstań. Wstań. Usiądź. Super! Ola spisała się na medal. To teraz może Ola, ty spróbuj, ale na przykład wymyśl jakąś może inną, właśnie inne już polecenia. Dobrze, to w takim razie ja na początek jeszcze wyjaśnię, by wszystko było jasne. Dodam dodatkowe komendy, którymi będą na przykład wyciągnij w górę rękę. To będzie oznaczało, że wyciągamy nie w górę, a ręka zostaje w dole. A kiedy powiem, że ręka zostaje w dole, to znaczy, że ręka wędruje do góry. A kiedy powiem, że wyciągamy lewą rękę do przodu, to znaczy, że nie lewą, tylko prawą. I nie do przodu, tylko do tyłu. Czy wszystko jest jasne, Paulina? No, jest jasne, ale jestem ciekawa, czy dam radę. O, mamy odważne dzieciaki w Bystrzycy, ale nie tylko w Bystrzycy, więc damy sobie radę, prawda? Uwaga, uwaga, Paulina się jest skupiona już. Tak, jestem skupiona. Więc uwaga, uwaga. Pamiętaj, że jeszcze będą pojawiały się komendy wcześniejsze, także bądź czujna. Uwaga, usiądź. Usiądź. Lewa ręka do przodu. Ta konsternacja, która to jest lewa, która prawa, gdzie jest przód? No. Lewa ręka do tyłu. Boże. Jezu, czekaj, lewa ręka do tyłu. Lewa ręka, czyli prawa do przodu. Widzicie, kochani, to nie jest takie proste, ale z pewnością sobie dacie z tym radę. Dobrze, usiądź. Wstań. Wstań. Usiądź. Prawa ręka do przodu. Lewa ręka do przodu. Prawa ręka w dół. Lewa ręka w dół. Ale tamta zostaje, Paulina! Brawo! Paulina musi z pewnością trochę poćwiczyć, ale koniecznie dajcie znać, jak wam się podobała ta gra i jak wam poszło. Ale to było trudne, to już takie było, to te twoje komendy były takie już trochę w zaawansowanym stopniu. Zgadza się. Ale poradziłaś sobie z tym znakomicie. Super, mam nadzieję, że jak właśnie nasi uczestnicy zobaczyli tą grę i zabawę, to pewnie będą sobie właśnie ćwiczyć w domu i będą mistrzami w tej grze, tak mi się wydaje. Super. Słuchajcie. Teraz kolejna.
Tak. Teraz będzie kolejna zabawa, która nazywa się Podstawowe emocje i tutaj będzie bardziej ta gra dotyczyła właśnie takich teatralnych aspektów i polega ona na tym, że jedna osoba pokazuje jakiś stan bądź emocje, która po prostu pokazuje jakby jakąś taką malutką etiudę, czy jakiś taki, taką właśnie malutką formę tej emocji, a druga osoba ma za zadanie odgadnąć, co to było. I możemy takie emocje wykorzystać jak smutek, strach, radość, gniew. I można potem oczywiście sobie można sobie rozszerzyć paletę tych emocji bądź stanów wewnętrznych. To co, Ola, chciałabyś rozpocząć, czy może ja zacznę, jak chcesz? No, że Paula, jak zaczniesz, będzie najlepiej. Oj, tam, dobra. To ja się może bardziej przybliżę do tego. Widać mnie dobrze? Tak, widać, super. Czapeczka Mikołaja, ja lubię Mikołajki. Dobra, to zaczynamy. To trudne! Radość! Nieziemska radość! Tak! Jest! Dobra, mamy. Dobra. Dobra, to teraz ja. Co ja mogę tutaj wymyśleć? Dobra, to ja też się przybliżę. I zróbmy... Zgadujesz, Paulina? Co to może być? Tak mi się wydaje, że to, że Ola jest senna. Bardzo dobrze. Zmęczona, sensie. Dzisiaj Ola? Nie wyspałaś się dzisiaj, Ola? Ja się akurat wyspałam dzisiaj. Dobra. To teraz może ja coś jeszcze pokażę. Na przykład, też się przybliżę. Na przykład. Znudzona? Nie, wkurzona jesteś. Jestem wściekła. Ojej, tak? Ale zgadłam. No dobrze. To teraz jeszcze ja. Dobrze, to co ja mogę jeszcze wymyśleć? O, wiem. Wiem, możemy zrobić... Czy ty jesteś wystraszona? Brawo! Zgadłaś! Właśnie tak właśnie myślałam, czy wystraszona, czy taka zaskoczona na przykład w takim sensie właśnie, że jakby nie dowierzasz temu, co widzisz, ale wydaje mi się, że chyba to pierwsze, to co powiedziałam. Zgadza się, to mogło być bardzo podobne i nasi widzowie też mogli się zastanawiać, ale odpowiedź brzmi przestraszona, wystraszona, zlękniona, jak to tak można nazwać. Dobrze. Super. Olu, to teraz zapraszamy do naszej ostatniej zabawy, którą właśnie poprowadzi Ola.
Ach, no tak! Moi drodzy, teraz jeżeli siedzieliście wcześniej, to wstańcie, bo tak będzie Wam wygodniej. Poza tym, no ile można siedzieć, trzeba się trochę rozruszać, prawda? Teraz przejdziemy do ostatniej zabawy, którą jest clapping hands. Pewnie jak z nazwy już rozumiecie, jest to wystukiwanie rytmów za pomocą dłoni, ale też używając innych części ciała. Zaprezentuję najpierw, jak będzie wyglądał cały rytm, później przedstawię krok po kroku, tak żeby każdy z Was mógł sobie przetworzyć ten rytm i samodzielnie go wystukać. Oczywiście w każdym momencie możecie zatrzymać to wideo i uczyć się krok po kroku. Aczkolwiek postaram się zrobić to tak, aby jak Wam najlepiej to wytłumaczyć. Okej, zaczynamy w takim razie. Teraz przedstawię, jak wygląda cały rytm. Uwaga, uwaga, uwaga. Bum-ti-ka-ti, burum-ti-ka-ti, bum-ti-ka-ti, burum-ti-ka-ti, bum-ti-ka-ti, burum-ti-ka-ti. Tak oto wygląda ten rytm. A jak on wygląda w zwolnionym tempie? Uwaga! Najpierw zaczynamy od uderzenia w klatkę piersiową. Brawo! Potem jest... Dodajemy pstryknięcie obydwiema dłońmi. Czyli mamy hop, hop. Po dwóch ruchach mamy uderzenie klaśnięcie z przodu. Czyli mamy... Po klaśnięciu wracamy znów do pstryknięcia dłoni. Czyli już mamy hop, 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 hop. Kolejny. Po ponownym pstryknięciu dłońmi wracamy do uderzeń w klatkę piersiową podwójnie. Czyli hop, hop. Jeszcze raz. Hop, hop. Czyli w zwolnionym tempie nasz ruch wygląda tak. To jest cały czas powtarzalna forma. Okej, mamy już ruch w zwolnionym tempie, no ale bardzo ważny jeszcze jest dźwięk. Dźwięk ze słowami. Sam dźwięk brzmi tak. Bum-ti-ka-ti, burum-ti-ka-ti, bum-ti-ka-ti, burum-ti-ka-ti. Mam nadzieję, że już łapiecie ten rytm, ale oczywiście powtórzymy go jeszcze raz, tak żeby każdy z Was mógł powoli wsłuchać się w ten rytm, zobaczyć ruchy i samodzielnie tuż po tym filmiku nauczyć się całości naszego rytmu. Uwaga! Z uderzeniem w klatkę piersiową jest słowo bum. Jeszcze raz. Bum. Tutaj mamy ti. Raz. Ti. Czyli mamy bum, ti. Jeszcze raz. Bum, ti. Ok, i mamy bum, ti, ka, ti. Robimy to jednym, za jednym ruchem, bo tak nam idzie cały rytm. Czyli mamy bum, ti, ka, ti. Powtarzamy pierwszą część. Bum, ti, ka, ti. Świetnie. I jeszcze raz. Bum, ti, ka, ti. Brawo. Teraz przejdziemy do kolejnej. Od pierwszej zaczynając. Bum, ti, ka. I uwaga. Burum. Brawo. Jeszcze raz. Bum, ti, ka, ti, burum. Brawo. Jeszcze raz. Bum, ti, ka, ti, burum, ti. A, jeszcze raz, przepraszam, jeszcze raz. Bum, ti, ka, ti, burum, ti, ka, ti. Bum, ti, ka, ti, burum, ti, ka, ti. I tak ciągle, jeszcze raz. Bum, ti, ka, ti, burum, ti, ka, ti. Bum, ti, ka, ti, burum, ti, ka, ti. Bum, ti, ka, ti, burum, ti, ka, ti. Bum, ti, ka, ti, burum, ti, ka, ti.
Brawo, kochani, świetnie. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście załapać tego rytmu podczas zajęć z nami, to spokojnie możecie otworzyć wideo kilkukrotnie, bądź zatrzymywać je tak, aby każdy z Was mógł w swoim tempie złapać ten rytm. Dodatkowo powiem Wam, że jeżeli jesteście w większej grupie, możecie zabawić się z tym rytmem. A w jaki sposób? A kochani, taki, że możecie te rytmy wykonywać w kanonach. Ale czym są te kanony, Ola? No właśnie, kanony to jest taka forma wystukiwania rytmu, bądź śpiewania piosenki, bądź powtarzania dźwięku, gdzie w grupie na przykład powtarzamy coś osoba po osobie. Czyli osoba zacznie pierwsza i na kolejnej frazie dźwięku wchodzi kolejna. Tak, że między dźwiękami robi się dysonans i wtedy mamy uczucie, takie wrażenie, że śpiewa każdy niby coś innego, ale jednocześnie składa nam się to w jedną wspólną całość i robi niesamowity efekt. Koniecznie spróbujcie takiego kanonu i dajcie nam znać, jak to się udało i jak Wasze wyniki. Super, to teraz może ja spróbuję. Bum, tika, ti, brum, tika, ti, bum, tika, ti, brum, tika, ti, bum, tika, ti, brum, tika, ti. Woo! Brawo! Bardzo Wam dziękujemy tym właśnie miłym akcentem i takim trochę taneczno-muzycznym. Kończymy nasz pierwszy cykl zajęć, gier i zabaw animacyjno-teatralnych, komunikacyjnych i zapraszamy Was z Olą, ja zapraszam Was z Olą na kolejny odcinek, który już za tydzień. A Wam życzę super dnia. Mam nadzieję, że prezenty Wam się podobały. Mam nadzieję, że Mikołaj do Was też przyszedł. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i do zobaczenia w następnym tygodniu. Buziaki, pa! Pa, mua, mua. Trzymajcie się, do zobaczenia!